mamy taki ciekawy przypadek. Ci, którzy mieszkają w Warszawie i na przykład nie mają biletów miesięcznych, pamiętaj, dlaczego miesięcznych biletów nie ma na komórce, to dzisiaj nie wiem, i korzystają na przykład z biletów kartonikowych, albo ci, którzy przyjeżdżają sobie na przykład do Warszawy, nie wiem, czy tak jest w innych miastach, od razu powiem, ale Warszawa to jest taki, no, akurat rynek, który dobrze znamy z Tomkiem, i kupują bilety w aplikacji mobilnej, bądź w automatach, bądź znajdujących się w pojazdach, w autobusach, tramwajach, tak. To jakiś czas temu, to pewnie tam było już z rok temu, to szybko czas mija, nie? Zauważyli pewną zmianę, a mianowicie, to będzie trochę taki przydługi wstęp, ale wolę powiedzieć, o co nam dokładnie chodzi. A mianowicie, kupując bilet w aplikacji, no, należy go zeskanować QR kodem, czy zeskanować QR kod, aby go skasować w pojeździe, który znajduje się nad kasownikiem, ewentualnie w metrze i uwaga, tutaj na stacji metra, a nie w wagoniku. No dobra, dobra. No to jest jedno. Czyli kupuję, kiedyś było tak, że kupowałem sobie bilet i go kasowałem. Tak. I on był aktywny, a teraz jest tak, że kupuję sobie bilet i mam 20 sekund, o ile dobrze pamiętam. Ileś tam sekund na to, żeby zeskanować szybko QR kod, bo inaczej tak. To wszystko się Tak. To ja dorzucę do tego jeszcze drugi aspekt. Tam, gdzie można było kupować bilety w pojazdach, czyli w tramwajach i w autobusach, były takie biletomaty, są dalej zamontowane, to kiedyś to wyglądało tak, że się kupował ten bilet, a potem się szło na drugą stronę pojazdu do kasownika i się go kasowało. Tak. A teraz one już wypadają skasowane. Tak. Nie mylić, to jest skasowane. Tak. Wypadają skasowane, co powoduje, że ja będąc w tramwaju, na przykład nie jestem w stanie sobie kupić 6 biletów na zapas, bo one wszystkie będą od razu skasowane. W tym tramwaju. Tak. I to są dwie zmiany. Co więcej, można kupić na zapas w aplikacji mobilnej. Głupota. No, okay. No i teraz te zmiany... Może nie głupota. Czegoś, coś nie zrozumiałem. No i teraz te zmiany... zostały wykonane po coś. I dla kogoś. I dla kogoś. I to jest... I to jest pytanie właśnie, które jest w tym filmiku. Kim jest... Dla kogo zostały wykonane te zmiany? Kto jest naszym klientem? No i teraz, jak już mamy ten przydługi wstęp za sobą, to teraz... Zastanówmy się. O co nam chodzi? Kto jest naszym klientem? Tak, zróbmy mały survey. Custom jakie... Zwykle mamy jedną z dwóch sytuacji. Albo naszym klientem jest ktoś wewnątrz naszej organizacji. Na przykład robimy raporty dla wewnętrz organizacji i odbiorcami tych raportów są osoby, które coś tam działają. Albo jakiś system wsparcia wewnętrzny i tak dalej. Czasami robimy też dla klientów tak zwanych końcowych. Mhm. Czyli może w naszym departamencie IT zamawia departament sprzedaży jakieś rozwiązania, ale co do zasady korzystać będą z nich ludzie w sklepach. Dobra, a w naszym przypadku mamy też co najmniej dwóch klientów, bo mamy klientów, którzy korzystają z aplikacji, czyli chcą kupić bilet, ale mamy też drugiego klienta. Tego, który pewnie pozwolił nam, żebyśmy my w ogóle mogli oferować bilety w aplikacji, a mianowicie firmę, która świadczy nie tyle usługi, co obsługuje usługi przewozu w danym mieście. Tak zwany ZTM. Zarząd Transportu Miejskiego. Okej, to nie jest prawo. W wielu miastach jest ZTM. Mamy dwóch klientów. Czyli mamy tego klienta końcowego, który korzysta z aplikacji, chce kupić bilet i przejechać, i mamy osobę, która pewnie w jakiś sposób wpłynęła na to, że ta aplikacja jest w stanie działać. Absolutnie jakby tutaj nie chcę mówić, czy to jest dobra, czy zła sytuacja. Zastanówmy się, czy ty jakbyś rozwijał taką aplikację, dla kogo byś ją robił? Czy robiłbyś ją dla klienta, czy dla ZTM? O właśnie. I to jest pytanie, od którego my zaczęliśmy, ale pogadaliśmy sobie trochę przed nagraniem. No bo wszędzie się mówi, żebyśmy patrzyli z perspektywy klienta końcowego, nie? Tak. End user. Tak. Jeżeli robimy jakąś aplikację dla departamentu sprzedaży, czy w ogóle dla naszej firmy, ale używać jej będą ludzie, tacy klienci nasi jakby... Chodzący po chodnikach, tak? Wydajemy nasze rozwiązanie na rynek, to im powinno być dobrze. Mhm. Z ich perspektywy powinniśmy robić wszystko. Czy im jest dobrze, Tomku? I teraz pytanie. Co w sytuacji, kiedy jeżeli im będzie lepiej, to nam będzie gorzej? Nie? Bo ja ci chcę pokazać pewnego rodzaju dysonans. Nie? Tu masz 500 tysięcy klientów korzystających z komórki, a tu masz iluś kontrolerów biletów i ilość osób zatrudnionych w firmie ZTM. Komu chcesz zrobić dobrze? Okej. Okay. Pytanie, kto jest naszym klientem, a pytanie, kto jest naszym też sponsorem, nie? O właśnie. No bo to właśnie, co powiedziałem, że ZTM pewnie w jakiś sposób dał nam przyzwolenie na to, żebyśmy sobie zrobili tę aplikację, mogło być właśnie na zasadzie sponsoringu, chociaż nie wiem, czy tak jest. Teraz powiedzmy sobie szczerze, nie? No nie wchodziliśmy w ten proces, ale zasadniczo... Suma summarum, i był jakiś powód, dla którego dla klientów jest gorzej, żeby dla kogoś było lepiej. Żeby dla kogoś było lepiej. Tak.
Nie? Czyli została jakby zupełnie odwrócona z naszej perspektywy, z perspektywy klienta. Odwrócona jakby kolejność, albo odwrócony jakby ten ciężar klienta w cudzysłowie. Klientocentryczności. Tak, klientocentryczności. Że to nie klient ten końcowy, któremu ma być łatwo kupić bilet. Bo to o to chodzi, nie? Że ja powinienem wsiąść do pojazdu, kupić tak jak to było kiedyś. Kupić bilet i mieć ten bilet. Zostało to jakby, ta klientocentryczność została przerzucona w stronę, nie bójmy się tego słowa. Zarabiania pieniędzy? Nie. Unikania albo zapobiegania oszustwom. A, o to chodzi. No, czyli de facto zarabianie pieniędzy. No tak, no, wygenerowania tak. Większych zysków. No i teraz, wyobraźmy sobie, żebyśmy byli w takim zespole skramowym. Ale u klienta, czy w tym... Robimy tą aplikację. Okej. Okay. A, przyszły do nas takie wymagania i my wiemy, że one nie są dla klientów, nie? A z drugiej strony ktoś nam mówi, że słuchajcie, wszystko z perspektywy klienta, jako osoba wsiadająca do pojazdu, tramwaju, tak, chcę mieć możliwość, co? Łatwego. Tylko łatwe to jest złe słowo. No to nie jest weryfikowalne, no. Ale to w kryteriach akceptacji uszczegółowiamy. Że 10 sekund. No i teraz pytanie, czy my jako product ownerzy, zespół w takiej sytuacji, co powinniśmy zrobić? Co ma zrobić dziecko, które ma 1,40 m i kurde stoi nad nim ja i nie jest w stanie dosięgnąć do QR-kodu? Sytuacja z życia, co ma zrobić osoba, której przez te 20 sekund nie przejdzie płatność i się zablokuje aplikacja, nie? Ty powiedziałeś o tym wymaganiu, że jako pasażer wsiadając do pojazdu tak chce mieć robić, możliwość. Bo my jako zespoły skramowe tak. Chcemy, żeby najwyższy priorytet jest dla nas zadowolenie klienta. A ja z drugiej strony mam tego drugiego klienta. Ja jako zarząd transportu miejskiego, aby ograniczyć wały na biletach, no bo stoi, tak. Dużo osób stoi przy kasownikach stało przy kasownikach, chociaż nadal można kupić bilecik kartonikowy, więc dalej będą stać. Trzeba wyłączyć też bileciki kartonikowe do składania w ruchu, nieważne. Stało przy kasownikach i czekało. Więc albo stało jako... z aplikacją i czekali, tak. Aż ktoś kamer wchodzi, więc klikali po wtedy kup. Tak. Tak. Więc jako zarząd transportu miejskiego, aby ograniczyć przekręty na biletach, chcę wprowadzić takie ograniczenia w ich zakupie. Tak. Co wybrać? Tu klient i tu klient. Tu 500 000 klientów, tutaj jeden. No bo to instytucja. Tak, ale ta instytucja nam płaci, a ci klienci nam nie płacą. Chociaż, jeżeli oni nie będą płacić tamtej instytucji, to nam nie zapłacą. Ale skąd wiesz, bo my mamy ściągnięcia aplikacji, więc mamy reklamy, które generują mi dodatkowy przychód. Bo mam 500 000 ludzi, którzy ściągną moją aplikację, albo 1 000 000. Nie? I mam aplikację, która jest rozpowszechniona, więc wrzucam tam sobie z reklamy i z tych reklam ciągnę hajs. Mm-hmm. No to ale... jest pędzel gordyjski, nie do rozwiązania. Bo? No bo jeżeli nie spełnisz wymagań ZTM-u, to oni ci nie pozwolą sprzedać biletów i tyle, kropka. Więc jakby to jest... Szachmat, tak? I wtedy to już nam wycina wszystko i wtedy my musimy robić aplikację, która dla end-userów, dla klientów końcowych jest niewygodna i ten system nie ma sensu i będziemy my... Ciężko nam będzie patrzeć w lustro, że coś takiego wyprodukowaliśmy. Właśnie o to chodzi. Ale w przeciwnym wypadku wypadamy z rynku. Jakby to jest wymaganie, które przychodzi od naszego sponsora, nazwijmy. No, nie? I pointy tego filmu nie będzie, bo nie my będzie. Tego nie chcemy oceniać. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie ocenić, że to zachowanie jest dobre albo złe. Ale jasno pokazaliśmy na to przypadek, tak. W którym nie możemy zawsze patrzeć z punktu widzenia klienta końcowego. Że klientem końcowym musi być... Nie zawsze klientem końcowym jest użytkownik klikający tak. W aplikacji. Musimy się zastanowić i po to jest nam product owner, nie? Żeby to product owner spróbował... Określić, dla kogo tak. To robimy. On wie, bo on jakby dostawał te wszystkie requesty. Zespół też powinien wiedzieć, ale product owner to jest ta osoba, która to powinna wiedzieć. Product owner musi umieć wyważyć za i przeciw. Pójścia w kierunku, jeżeli chodzi o nasz przykład, w kierunku ZTM, a nie klientów, ale rynkowo musi umieć znaleźć tego klienta, który po prostu oferuje więcej. I ja nie mówię tylko o pieniądzach, żeby nie było. Nie jesteśmy materialistami. Oferuję po prostu więcej. Bo na przykład będę był w stanie oferować te bilety i zarabiać na swojej aplikacji. Musimy umieć pogodzić wszystkie te. Musimy pogodzić twarde wymagania nienegocjowalne z tym, żeby przy tych warunkach zrobić jak najwygodniej dla tych ludzi, którzy faktycznie będą jakiegoś systemu używali. Bo są takie sytuacje, jak jasno to pokazaliśmy, nie zawsze najważniejszym klientem jest ta osoba, która potem już faktycznie tego używa. Nie zawsze ta osoba musi być w pełni zadowolona.